Na początek dzięki za wszystkie komentarze pod najnowszymi filmami i za wasze maile. Niektóre z tych wiadomości przekształciłem w teksty na napisy do filmu. I zachęcam do własnych przemyśleń na temat tych filmów i żebyście to po swojemu przerabiali. Na tym filmie dużo nam wyjaśnia niektóre eksperymenty, które mogą łatwo wyjaśnić działanie magnetyzmu i wibracji w klęsłej ziemi, w której żyjemy. Jeśli chcemy to naprawdę zrozumieć, to wszechświat tak naprawdę jest energią częstotliwości i wibracji, tak jak to twierdził Nikola Tesla. A więc krzywizna tego całego zagadnienia jest tak subtelna, że pozostaje niezauważona i wydaje się płaska. A więc to jest fajna pułapka dla tych, którzy właśnie nie wzgłębiają tematu i zatrzymują się na tej płaskiej ziemi. I to widać na wszystkich wysokościach z powodu ogromnej skali tego wszystkiego. Jeżeli w ogóle znamy teorię ciągłości wszechświata, wyszczególniona z wyszczególnieniem firmamentu, jest taka kontynuacja w tym kierunku od płaszczyzny ziemi, a w starożytnym języku hebrajskim nazywana jest rakiua lub przestrzenią, co też jest tylko ułudą i iluzją, a skała jest jeszcze nie do udowodnienia. Większość ludzi odkryła, że gwiazdy nie są gwiazdami i to się zgadza. Cała mapa tego kosmosu powoduje, że naszym tutaj rozumem nie jest to wykonalne do zmierzenia takich odległości, bo w sumie przestrzeń jest właśnie zagrywką ciemnych. Nie ma przesunięcia paralaksy gwiazd i konstelacji w ciągu 6 miesięcy niebiańskich obserwacji, a zatem nie ma w ogóle układu słonecznego ani wirującej planety. I o tym właśnie mówiłem wcześniej na filmie, że to jest tylko mydlana bańka. Teza lokalna gwiazd, którą można sobie opracować w głębszym zrozumieniu, może być bardziej realistycznym wytłumaczeniem, używając podstawowych zasad refrakcji. Punktem horyzontalnym bieguna północnego na płaszczyźnie Ziemi magnes z pierścieniem jest centrum, a antarktyczna ściana lodowa to zasięg naszego lokalnego tego sztucznego słońca. Ten świecący kondensator lub fuzja jest widziany wiele mil w górę, gdy kontynuuje cykl w Poltorusa. Z tego tutaj się dowiadujemy z tego filmu i z komentarzy pod tym filmem, że między zwrotnikiem raka a koziorożcem utrzymywanym w luminescencji poprzez sprężenie pojemnościowe okresowo siły kosmiczne ściskają te pola magnetyczne. Zjawiska faktycznie poruszają się, a te sztuczne słońce z pozycji na niebie widoczne podczas przesilenia letniego z hebrajskiego torusa opuści się, i to co w nocy widzimy jako gwiazdy w ruchu, to po prostu złudzenie tej mydlanej bańki mikrokosmosu. Złudzenie to jest optyczne z poruszającego się punktu
antysłonecznego. A więc dla większości ludzi, którzy wychodzą z fałszywej teorii globalistycznej i złudnie przechodzą do obrazu Ziemi jako płaska i nieruchoma, a jest to bardzo płytki pogląd, bo przestrzeń lub firmament, podobnie jak planety i gwiazdy, które wcale nie są gwiazdami, jest czymś jakby zasłoną zbudowaną przez jakby jakiegoś wielkiego mistrza, iluzjonistę, czarodzieja. Ale to już były ingerencje eter. Takie gwiezdne światło nigdy nie sięgałoby w poprzek rozległych, ruchomych pól magnetycznych o wartości bilionów mil lub lat świetlnych. Więc ta prawdziwa rzeczywistość nam się ujawni jako coś jeszcze bardziej niewyobrażalnego i najprawdziwszego. W tym świecie czysto materialnym funkcjonują dwie teorie, zewnętrzna i wewnętrzna. To są przeciwności, które powodują tą całą grę o kształt Ziemi, a w pełni nie ma czegoś takiego jak świat zewnętrzny i wewnętrzny. To wszystko jest w jedni. Że już w tym momencie wieczności pełni, jako teraz, mogę pogodzić wszystkie te teorie na temat kształtu Ziemi, ale nie chodzi tu o jakieś zjednoczenie wszystkich teorii, ale o zrozumienie wynikające ze świadomości naszych doświadczeń, które już zrozumieliśmy i możemy pojąć tą całą wieczność pełni ze świadomości naszych doświadczeń, które już nie są podzielne na przeszłość i przyszłość, bo jest tylko teraźniejszość, która wypełnia swoją głębią, intuicją, przez kart, jako myśl życia, bo sama przeszłość jest tylko krzywą czasu, która powstała przez naszą pamięć, którą ją tworzy przez niezrozumienie naszych wcześniejszych doświadczeń i tych, które teraz mamy. A sama przyszłość jest jedynie ciemnym planem tego złudnego celu, który nigdy nie zaistnieje przez poczucie właśnie w tym momencie duchowego zrozumienia, którym jest pełnia bez przeciwieństw i bez tych rozdziałów na zewnętrzną stronę kształtu i na wewnętrzną. W tej pełni nie ma miejsca na przeciwności. I kto tego jeszcze nie zrozumie, pozostanie nadal w świecie walczących ze sobą kształtów zewnętrznych i wewnętrznych. To jest to pole walki ducha z ciałem jako dobra i zła. To jest uaktywnienie inkarnacyjne. To jest uwikłanie po prostu inkarnacyjne. Na tym poziomie także odbywa się walka polityczna i walka w każdym z nas, czyli ta walka dobra i zła. Dobra jako tej cechy cnotliwej i zła jako tego grzesznika. W naszym kraju, czy też na świecie są takie właśnie przeciwieństwa, podziały na ugrupowania, na przykład polityczne, które jedno ugrupowanie gra rolę cnotliwej panienki, a druga jest grzesznicą. Z tego i tak wynika, że ta cnotliwa panienka w istocie jest grzesznicą, a ten grzesznik udaje w końcu cnotliwego i tak naprawdę te dwie cechy współpracują ze sobą, aby tworzyć ten kołowrot, te pole walki, które toczy się w nas samych i które zostały nam nadane przez już urodzenie z matrycą astrologiczną, czyli cech pozytywnych i negatywnych. Oczywiście
Przestałem poszukiwać drzewa życia na zewnątrz, jak i na wewnątrz. Kiedy już uzyskałem tą pełnię świadomości i myśli, ta konstrukcja objawia się jedynie w kart sercu i w dużym zrozumieniu oznacza jakby miliony spojrzeń na świat, bowiem to drzewo jakby jest zbudowane z naszych wejrzeń przez kart do umysłu i trafia wiązką aż do oczu i wtedy mamy ten pełny obraz, bo samo drzewo to właśnie jest ta super istota pojęcia zrozumienia i my jako jesteśmy na podobieństwo, czyli tym wielkim, potężnym człowiekiem, nazywanym też przez okultystów jako potwór, który jest w osłonie tej kuli doskonałości dookoła z torusem i kardem oraz ze sferami. Z takich oczów jako kule jest właściwie zbudowany cały świat pełni, bez podziałów na przeciwieństwa, a w nim przejawia się ta ogromna postać, którą trudno opisać w formie, bo jest to naprawdę ponad naszą wyobraźnię. Aby zaistniała do tego też przeciwność, został stworzony ten potwór owijający świat jako wąż, dlatego jest tak ogromny, aby dorównać tej super istocie, którą my tworzymy, nasze oczy przez kart i te kule, które są w nas, tymi małymi wszechświatami i myślami. Przypomnijcie sobie też film Było sobie życie, czyli tam wszystko się jakby rozgrywało wewnątrz wielkiej istoty ludzkiej. Także dużo obrazów wielkich mistrzów przedstawia tę samą symbolikę prawdziwej rzeczywistości. W istocie dla takiej wizji kształtu bez przeciwności sama nieskończoność jest tylko drobiazgiem, bo jest to ubrane w ramę skończoności, aby tylko fizycznie i ziemsko przedstawić nam naturę takiej mocy, która wykracza poza pojęcie naszej wiary. Dlatego kształt jest ważny i nabiera dopiero kształtu w pełni tego zrozumienia. A więc nawet gdy nie ma cech ani osobowości, to jest czymś więcej. Dla ciemnych jest to drzewo życia, które składa się z 10 świętych sefirot i łączących je z 22 chyba liniami. Samo słowo sefira ma to samo etymologiczne pochodzenie co słowo sfera, więc nazwy te stosowane są czasami zamiennie. I tutaj ciemni raczej, dla ciemnych to jest jakaś czarna kostka, która bardziej odnosi się do tej iluzji kabały, czyli jakby jakiegoś kawału, który po prostu krąży od jednego do drugiego i mają naprawdę z tego kupę śmiechu. Tak, to jest dobry żart, ale w naszym kart te sfery są ściśle połączone, czy też może nie ściśle połączone, ale są z nami jakby i z całą ziemią wokół nas jako jedno, a nie jako coś, co jest odstępstwem w rozłączeniu i sobie tam gdzieś hula.
wychodząc z tego systemu, mając te chwilowe migawki prawdziwej rzeczywistości, uświadamiamy sobie to jedno, że tak naprawdę jesteśmy poza czasem tego okręgu jako sztywnej formy kształtu, ale w tej wszechrzeczy ten właściwy kształt to jest właśnie ta pełnia tego zrozumienia, o czym teraz mówię. Jeżeli to dotrze, to naprawdę będziemy mogli jeszcze bardziej pogłębiać ten temat, by przekraczać to nasze wyobrażenie, abyśmy w ogóle nie kierowali się wyobraźnią ani wiarą, byśmy nie byli jedynie jednostkami osobowymi naszego ja. Oraz to samo tyczy się kosmicznego właśnie prawa jako ducha i tego słupa trzymającego równowagę, bo przejawia najprawdziwszą fizyczność duchową, która zamieszkuje nasz kart bez tych przeciwieństw, bez tego kołowrota. I jest to prawdziwe życie, bardziej intuicyjne, które odtwarzamy teraz z pola superpamięci, która nie jest tą zwykłą pamięcią, która powoduje przeszłość. Pomyślmy sobie, że dochodzimy do stanu, który jest mi bliski, który sam doświadczyłem w medytacji, aby skupić myśl na niemyśleniu, i uzyskałem pewnego rodzaju świadomość, jakbym jedną ręką sięgał szczytu Mount Everestu, a drugą ręką mogłem zanurzyć w tropikalnych wodach szmaragdowej mocy gdzieś na jakiejś wyspie. I to tak naprawdę przestrzeń to taka gra i nie gra żadnej roli, bo jest skupiona w różnych właśnie przeciwieństwach wewnętrznych i zewnętrznych, a nie jest w jedni jako pełnia pojęcia wszystkiego. To, co jest wszystkim, może nam się ujawnić jedynie przy otworzeniu przez kart, a wtedy nasz sam umysł jako Matrix oczyści się i rozprawi się z tą ułudą astralnej cywilizacji, tej całej filozofii walki przeciwieństw w obecnym systemie. Na dowód istnienia astralnej cywilizacji czasami ukazują się nam powietrzne takie miasta zbudowane jakby z metasupermateriałów lub z przeprogramowanych kryształów, które posłużyły do budowania takich obiektów i uaktywniają się jak jakiś czar powodujący niewidzialność, i takie miasta ukazują się gdzieś w Chinach też, w różnych miejscach, także one są jakby w chmurach, ale niektóre też są na powierzchni. Te wyższe istoty, które obrały kurs na ego, posiadają właśnie taką umiejętność ingerencji w sam eter i mają taką moc sprawiania rzeczy niewidzialnych i poruszają się nad naszymi głowami, czy też w statkach kosmicznych, jako niestałe gwiazdy, które tak naprawdę są iluzją i tworzą inne bazy planet oraz samo Słońce. Te przeciwności także są powiązane z resetami, czyli jako matryca pozytywny reset i negatywny reset. Obie te dwie formy są niewłaściwe. W pełni jest jeden reset. Widzimy to w mandalach buddystycznych, jak jeden twór zostaje przetworzony, czyli utworzony i starty. To jest właśnie ta proporcja, która jest tutaj ukazana na świecie. Można to przedstawić także, te mandale, jako twór cywilizacji, która
jest zbudowana po to, aby była zaraz unicestwiona. I to jest właśnie ten kołowrót i bezsens ten cały czas.